Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, a to jest Mental wersja 2.1. Przepraszam, 1.2. Oczywiście. Przepraszam za te lagi na loading screenie, ale zaczynamy. Gdzie? Gdzie ja jestem? To jest gra podobna do... Weźmy do Outlasta, to jest dużo krótsza. Muszę znaleźć wyjście, żeby tak to przetłumaczyć. No, w sumie jest to gra podobna do Outlasta, z tym, że darmowa i zdecydowanie krótsza. Outlast można przechodzić przez godziny, a to chyba zajmuje, nie, 30 minut, 40. No zobaczymy, ile nam na filmy wyjdzie. Oczywiście... tak, tutaj chyba była jakaś rzeźnia. Przynajmniej tak to wygląda. Nasuwa mi się jakiś kawał, ale nie powiem go. Dobra. O! Dobra, to jest... A, czyli... A może na razie zamkniemy? Lepiej będzie chyba... no. To była chyba dosyć ostra impreza. No, bez komentarza właściwie. A wracając do tematu, sterowanie jest tradycyjne, czyli wsad do kierowania, myszka do rozglądania się i E do otwierania i brania różnych przedmiotów. Mówcie mi, że to te drzwi. No, grafika jak na termową grę, no nie, muszę powiedzieć, że się postarali twórcy tej gry. Szkieletu nie możemy wziąć, chociaż on świeci, a z kreskówek wiadomo, że wszystko co się wyróżnia z otoczenia. A to tutaj było? Chyba było. Drzwi zamknięte, tutaj się czegoś... A, jeszcze jest spacja do skakania. Nie wiem, czy chcę tutaj wchodzić. Mówię serio. Mam słuchawki dobrze dołożone? To tak. Skakanie się właśnie teraz przydaje. Dobra, tutaj jest jego głowa. Tutaj jest jego noga, czy to jest ręka jego. To jest jego druga ręka. A gdzie jest pozostała część? A, to jest okazka. To jest chyba typowy horrorek. Gdzie? Co to kuźwa było? Tekstura. Ty się nie ruszasz, prawda? Mam nadzieję. Jak się rusza, to się zabije. Ten pan tutaj chyba czekał na kogoś, aż wyjdzie. No niestety nie doczekał się. Co to kuźwa są za odgłosy? Tutaj są jakieś szramy. No kafelki nie są w najlepszym stanie. W ogóle chyba elewacja tego budynku nie jest w najlepszym stanie. No. Co to było?
O, witam pana. Witam pana. Witam pana. Witam pana z tej strony Jacobski. Jak się pan miewa? No nie, to jest facet i nie ma, dobra, nieważne. Może zmienimy. Albo i nie, bo zdawało się. Mam skizę przez tą grę. O! My God. To. Stanęliśmy. O, kluczyki. Niosłeś kluczyki. Jak mi. Ło. Co to? To chyba ja. No jest jeszcze. Ten z tym panem chyba się nie zaprzyjaźnimy, szkoda, fajnie wygląda. No homo oczywiście. Co? Co? Ej, chwila. Gdzieś, że on się nie rusza. To jest kostek z Dungeon Nightmares. Niedługo też wstawię ten film na kanał. Ale co my tutaj musimy właściwie zrobić? Tutaj z trailera pamiętam, że tutaj w tym pokoju chyba coś na nas wyskakiwało. Nie! Nie obrócę się. Ratowałem. No i dupa, nic za nami nie ma, co mnie straszysz? O! Tutaj coś było ociągnięte. Ociągnięte. Halo? Kto tam? Ktoś pukał? Ktoś pukał? O! Holy bean! Wow. Oh man. Tutaj nic już nie ma. Ten pan już do nas nic nie powie. No dobra, przez. Co? Ta krew mi się tutaj za bardzo nie podoba. Szczególnie tych dwoje tutaj leżących. Tutaj jest kaloryfer w czymś bliżej nieokreślonym. O, z daleka to wygląda co najmniej dziwnie. What the fuck? What the fuck? To tak było? No, nie wydaje mi się. Tamta mrugająca lampa mi się za bardzo nie podoba. Och, cholera. Ale ja mogę skakać już i niczego nie powiem. Ale dobra, te drzwi były wcześniej, nie patrzyłem, a tak, ale one były zamknięte. To mi się nie podoba. Ogólnie. W lewo pójdziemy. Myślę, że jest obserwowany. Ciekawe przez co. Dobra, tutaj nic nie ma. Jeszcze się.
Co to było? Kosz, znaczy twór ten. Torebka na śmieci, dyskietki. O. Którego roku to? To kuźwa za odgłosy są. Witam. Witam. To jest chyba cela jakaś. Ten pan tutaj chyba miał dożywocie. Albo to jest szpital psychiatryczny. Bo... Jaś. Nie mam z tym. Tutaj jest błąd, niestety. No, szkoda, że tutaj wszystkie cele tak samo wyglądają. Coś tam było. Ja to... Ja to wiem. Nie możemy wejść. Co? Pizdalaj. What the fuck was that? Dobra, to było takie dosyć niespodziewane. Halo? Halo? Halo, jest... Halo? Nie kuźwa. Nie macie tam. Czy myślę, że te odgłosy to mogą być. Bo właśnie, muszę się chować. Jak science fiction. O. Hands, panu, klap. Otwieraj się! Dobra, ma otworzy się chyba. Dzisiaj. What the fuck, chodź tu! Chodź tu, ja cię złapię. Ja cię... Nie podoba mi się to. I to bardzo. Wszystkie drzwi oczywiście... Nie, ale... Nic za mną kuźmy. Jest! Otwarty! Kłangotek! Dobra, bo mnie tu poskarży o prawa autorskie, ale... Ale... No serio... Sumsung! Bardziej się nie mogli postarać. Dobra, mamy klucz. Zgaduję, że to do któryś... ...tych drzwi. Za cholerę nie wiem, których. Na pewno do których... Do których to jest. No do których... Otwarty. Jak mówię. W ogóle, co to do cholery jest? I skąd to jest w szpitalu? Tam czymś, nie wiem. Jest chyba szpital. Jeśli ktoś normalny tą grę robił, to jest szpital, ale nie wiem. A już mi plecy bolą. Przepraszam was za to, jeśli... przepraszam was za to, jeśli będzie słychać jakieś szczekanie psa, ale no... No niestety mój pies zauważył prawdopodobnie... innego psa.
Dobra, tutaj pójdziemy. Innego psa i no musi go przeczekać. Nie wie, że on go nie słyszy, nie? No ale no, no to znowu. Toaleta! Można się było tego spodziewać. Ja cię widzę. To... Możemy wejść na kibel? Możemy wejść na kibel! Oh my god! Dobra, to walka świeci, ale nie możemy nic z tym zrobić. O cholera jasna. Press. Mamy kluczy. Brzmi trochę jak The Forest zjadanie batona. Halo? Halo? Dobra, najbliższe drzwi. O, pasował. Witam pana. Witam pana. Halo? Halo? Jest tu kto? Ha. Inny klucz. Znaczy ikonka ta sama, no ale... Może tutaj był jakiś zamysł. Halo? Pana? Gdzie pan jest? No nie chciałbym teraz otworzyć drzwi i nie chciałbym, żeby jakiś jumpscare był. O kur... Powstrzymam się. Ja nie bluźnię na filmach. Dobra, ale no... Wspominałem ostatnio, jak byliśmy w holu głównym, chyba można to tak nazwać. Skąd takie pomieszczenie tutaj? Inne klucze. Dobra. Płyta CD. Oh my god. Dyskietka. Jak byliśmy chyba w holu głównym. Ogólnie w głównej części szpitala chyba. To mieliśmy takie coś. Już byliśmy. No, wspominałem o tym, że tutaj te odgłosy to chyba szpital psychiatryczny, więc te odgłosy mogą wskazywać na to. Znaczy mogą wskazywać te różne dziwne rzeczy, na które cierpieli pacjenci. What the fuck? O kuźwa mać! dobra, to akurat było straszne. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś tam skera. Kurde, nie lubię tego. Nie odwrócę się. Głowa w kiblu, no spoko. Znaleźliśmy jakiegoś itema. Och, cholera. What the... Nie podobają mi się te dźwięki. I to bardzo mi się one nie podobają. Tam było tyle krwi. Dobra. To nie jest zabawne. Mamy głowę, więc ja chyba zasłaniam tutaj, nieważne. Tutaj gdzie jest obraz z mojej kamery, to tutaj jest właśnie oko. Holy. Au, to bolało.
Słuchawki na fulla ustawione. No tutaj nie jest za przyjemnie, więc dobra. Tutaj bez zbędnych komentarzy. Tutaj. Nie, dobra, nie podoba mi się tu. Ja stąd spindalam! Biegnij, ty szmato, biegnij, biegnij, biegnij! Ja się nie odwracam. Dobra, nic. Tekstura tylko. Nie wiem, czy chcę tam iść. Teraz, gdzie jest moja kamera, to jest ręka i oko. Ręka oczywiście. Nie chcę tam iść. Dobra, teraz czuję albo jakiegoś jumpscare'a na mordę, albo. Potwór. Zgaduję, że potwór. W takich grach zawsze tak kończy. What the fuck was that? O kuźwa mać! Ja pierdykam! Biegnij! Biegnij! What the fuck? Biegnij, biegnij, biegnij! Co to do jasnej cholery było? To jest śmiesz. No nie, ja nie chcę tam. Potwierdzam. Chwila. Ja się tutaj boję być. Dobra, patrzymy. Nie chcę tu być. Nie chcę tu być. Nie chcę tu być. Mama? Dobra, tutaj. Ten napis musi coś znaczyć, więc tutaj trzeba chyba patrzeć pod nogi raczej. To musi być. Nie. To by było za proste. Aha. Happy end! I to jest koniec tej gry. Jak i koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. I do widzenia w następnym odcinku.